mądry człowiek powiedział kiedyś... Ej no, nie wygłupiajcie się. Lekarze twierdzą, że COVID powoduje zanik smaku. Jeśli tak jest, to każdy wschodnioeuropejski mieszkaniec Wielkiej Brytanii posiadający stare BMW powinien czym prędzej się przebadać. W tym roku Anglia powoli zwija skrzydła i przestaje bawić się w tej samej piaskownicy, co reszta Europy. A Muhammad trafia do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych imion wśród mężczyzn w Londynie. Walka z zarazą w Wielkiej Brytanii również wchodzi na nowy poziom logiki. Zapytany o to, jak samotni rodzice żyjący w strefie czerwonej, odwiedzający swoje dzieci żyjące w strefie żółtej, mają dostosować się do obecnych obostrzeń, które panują w Wielkiej Brytanii. Naczelny wódz naszej wesołej wysepki każe wejść na stronę internetową i sobie sprawdzić. You should go on the website obviously and check. Czego nie rozumiesz? Jeśli w tym roku zdecydowaliście, że wyjazd na wyspy to wasz upragniony kierunek, to wiedzcie, że takich jak ja do końca roku przybędzie kolejnych 750 tysięcy sztuk. Na bezrobocie trafią pracownicy kawiarni, pracownicy baru, pracownicy siłowni, pracownicy restauracji. Według brytyjskich rządzących jest to jedyna słuszna metoda walki z wirusem. I dzięki temu, że 5 milionów osób nie będzie miało do końca roku co jeść, nareszcie wszyscy przestaniemy kasłać. Siłą rzeczy w głowie pojawia się pomysł na powrót do Polski, bo tam jest normalnie. No co? Polska! Kiedyś jak kichnąłeś, wszyscy wokół mówili na zdrowie. Mniej więcej od połowy marca tego roku, jak kichniesz, to ktoś utnie ci głowę. A nie, to we Francji. Przepraszam, jest już późna pora, pomyliły mi się kalifaty. No dobrze, ale dlaczego akurat powrót do Polski? Przecież Polska też jest na liście tych krajów, w których nie wiadomo, czy rząd bardziej wojuje z ludźmi, czy z zarazą. Odpowiedź jest prosta. Skoro na całym świecie jest tak samo, to dlaczego nie wrócić do kraju, w którym co chwilę nie proszę mojego rozmówcy o powtórzenie ostatniego zdania? Sorry, you can speak again? I... Tylko powrót do Polski wydaje się logiczny, bo tam, w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, jak premier wygłosi orędzie... Nauczanie zdalne jest czy może być równie efektywne jak nauczanie poprzez nauczyciela, który widzi uczniów, rozmawia z nimi, czyli tradycyjne nauczanie w klasie. To od razu wszystko wiadomo. Przez internet nauka jest dużo mniej efektywna i jest trudniejsza niż nauka bezpośrednia. No, słysząc konsekwencje w wypowiedzi pana premiera, przypomina mi się dowcip, jaki jest według polskiej emigracji w Anglii najsmutniejszy seks na świecie. Najsmutniejszy to on jest wówczas, kiedy ty jesteś na dole, a na górze nie ma nikogo. No więc myśl o powrocie do Polski rodzi się dlatego, że tam nie czekają na nas żadne ukryte niespodzianki. I podobnie jak wypowiedzi polskich polityków, wszystko jest jasne i sensowne. Wszystko, z czym trzeba zmierzyć się na początku, to podatek od dochodu za granicą. Co to jest podatek od dochodu za granicą? To zupełnie tak, jakby minister finansów miał w życiu jedno wyzwanie. Wszystkiego nie opodatkuję, ale mogę spróbować. Gdyby podatek od dochodu za granicą miał swoją kampanię reklamową, to brzmiałaby ona tak. Nie musisz godnie zarabiać w ojczyźnie. Ważne, abyś pracując poza ojczyzną, płacił podatek w ojczyźnie. Godnie. Czego nie rozumiesz? Pytanie do patriotów na sali. W skali od 1 do 10. Jak wielkimi czujecie się patriotami? Kiedy wiecie, że po przekroczeniu polskiej granicy odpalacie odpowiednie procedury, które wyglądają mniej więcej tak. O, patrz, on wraca. Chodź, wraca. Przygotujmy mu jakiś specjalny podatek, może na początek nie za duży. Jeszcze się rozmyśli. No więc podatek od dochodu za granicą. W założeniu, jeśli całą jesień, zimę i wiosnę spędzasz na polskim uniwerku, a w wakacje instalujesz się na brytyjskiej fabryce, aby coś zarobić, to podatek od dochodu zapłacisz i w Anglii, i w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli naprawdę jesteś studentem, który dorabia w wakacje za granicą, to kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii jest na tyle wysoka, że niczego tu nie zapłacisz. Zła wiadomość jest taka, że kwota wolna od podatku w Polsce jest na tyle niska, że naszym z Urzędu Skarbowego nie spierdolisz. To dobrze, że polski rząd zna realia i od razu zaznacza. Podatek od dochodu za granicą będziesz musiał zapłacić, jeśli Polska jest twoją główną siedzibą podatkową. To tak dla zmylenia przeciwnika. Można było po prostu napisać, że jeśli ponad pół roku spędzasz w Polsce, to jest to twoja siedziba podatkowa. Zapłacisz podatek. Jeśli pracujesz zdalnie dla firmy brytyjskiej, zapłacisz podatek. Jeśli przez większość roku przycinasz na brytyjskiej fabryce kukurydzę, ale w Polsce czeka na ciebie żona i 7 dzieci, zapłacisz podatek i w Anglii, i w Polsce. Indiana Jones powiedziałby: tam gdzie mój kapelusz, tam moja siedziba podatkowa. Kraje zachodu po ataku choroby próbowały ograniczyć podatki i pobudzić gospodarkę. W Polsce pobudzono podatki. A kiedy nie wiedziano, czy podczas drugiej fali najpierw zamknąć szkoły, czy najpierw zamknąć siłownię, zamknięto giertycha. Jeśli wrócisz do Polski, ale najzwyczajniej na świecie zapomnisz opłacić jakiegoś podatku, to wiedz, że samo, o sorry, zapomnij
zapomniałem. Nie przejdzie. Licz się z nalotem policji podatkowej. A potem bolesnym, trzydniowym okładaniem, nowymi podatkami. Badania wykazały, że wirus przeżyje na banknocie 100-złotowym do 28 dni. A przeciętny Polak zaledwie do 3 dni. Ale żarty na bok. Co jeszcze przemawia za powrotem do ojczyzny? Doprowadzimy do tego, że będziemy miejscem, gdzie Polacy, którzy dzisiaj pracują za granicą, będą mogli zdobyć pracę. Jak kręcicie nosem na podatek od dochodu za granicą, to co powiecie na podatek od deszczu? Podatek od deszczu? Podatek od deszczu! W skrócie, to twoja wina, że deszcz pada tam, gdzie akurat mieszkasz. I należy za to słono zapłacić. A co to jest podatek od deszczu? Mam się przestać cieszyć, że pada? Nie no, możesz się cieszyć, bo w sumie co innego ci zostało. Podatek od deszczu to pieniądze, które płacisz za karę. To kara za to, że twoja nieruchomość stoi na ziemi, która przecież mogła wchłaniać deszcz. Ale nie wchłonie, bo przypadkiem stoi tam twoja posesja. Też się kurwa nie miałeś gdzie wybudować. Wyjścia są w zasadzie dwa. Zapłacić podatek za to, że swoim betonem wstrzymujesz deszczówkę, albo taniej, zburzyć nieruchomość i przenieść się do bloku. Podatek od deszczu to kolejny przykład na to, że nieczęsto widzi się w Polsce ministra trzymającego ręce we własnych kieszeniach. Jeśli do powrotu do Polski nie zachęcił was ani podatek od dochodu za granicą, ani podatek od deszczu, to może zachęci was fakt, że w Polsce, jako jednym z niewielu krajów, przejmuje się spadek po zmarłej osobie. Nieważne, czy dodatni, czy ujemny. Zrobiłem kiedyś o tym odcinek, ale YouTube pospiesznie uciął mu zasięgi. Krótko, jeśli masz dzieci i 2000 zł niezapłaconej pożyczki w prowidencie, to po twojej śmierci prowident będzie miłościwie straszył twoje dzieci. Oraz wszystko, czego te dzieci dotkną. Niezapłacony dług przewala się po całej rodzinie. A nawet wśród dzieci, które zostały poczęte, ale nie przyszły jeszcze na świat. I choć co prawda pisaliście mi pod tamtym filmem, że dziedziczy się spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ale w interesie rodziny jest całe te dobrodziejstwo sprzedać i spłacić nieboszczyka. Polskie prawo zombie ma jedną cudowną cechę. Uświadamia ci, że miałeś więcej członków rodziny niż myślałeś. I nawet jak ich wcześniej nie znałeś, to w trakcie postępowania sądowego poznasz ich doskonale. Jaka kompetentna firma w Polsce udziela pożyczek osobom niewypłacalnym, zapytacie. Spokojnie! W Polsce mamy tak sprawnych bankowców, że kredytu udzielą ci nawet z banku żywności. Kiedy zapytałem jedną z firm pożyczających pieniądze, jakim cudem w ręce pijaka, który ledwo chodzi, sika pod siebie i nie ma żadnego dochodu, pożyczyliście 15 tysięcy złotych. Ale firma zrobiła to samo, co zrobił Jarosław, zapytany o seks. Odwróciła kota ogonem. Jeśli Anglia wydaje wam się w tym roku kompletnie oderwana od rzeczywistości i koniecznie chcecie wracać do Polski, to wiedzcie, że już niebawem zaatakuje was w Polsce podatek cukrowy. Podatek cukrowy to dodatkowa opłata przy sprzedaży napojów zawierających cukier. Opłata, która, jak się na pewno nie spodziewaliście, zostanie przerzucona na konsumenta. Dobra wiadomość jest taka, że podatek od cukru nie jest ekskluzywny dla Polski. W Wielkiej Brytanii podatek cukrowy jest od dawna. Idźcie do McDonalda i sprawdźcie. Oczywiście, jeśli w dobie restrykcji McDonald jest u was jeszcze otwarty. Kupując kolę bez cukru zapłacicie funta. Kupując kolę z cukrem zapłacicie funt 0,9. No więc dobra wiadomość jest taka, że do podatku cukrowego jesteście już trochę przyzwyczajeni. Zła wiadomość jest taka, że do długu nieboszczyka ścigającego cię po jego śmierci i do opłaty za deszcz musicie się jeszcze przyzwyczaić. Podatek cukrowy nie pojawił się w Anglii dlatego, że kraj idzie na dno. Pojawił się, bo społeczeństwo zbyt często zmieniało rozmiar spodni na większy. W Polsce podatek cukrowy pojawi się dlatego, że tak. Bo co cię nie zabije, to cię opodatkuje. Anglia w przeciwieństwie do Polski ma wiele ulg podatkowych. Weźmy na przykład podatek Rady Miasta, tak zwany Council Tax. Jeśli jesteś samotny, to płacisz go o 25% mniej. Dobrze usłyszeliście, mniej! Od kiedy znajomy usłyszał, że jako single może płacić mniej Council Taxu, poprawił mu się uścisk w prawej dłoni. Natomiast w Polsce każdy, kto osiąga dochód, podlega karze grzywny. W Anglii kwota wolna od podatku jest nieco wyższa, jeśli w małżeństwie jedna z osób jest bezrobotna. W Polsce lekarstwem na wysokie podatki jest mniej zarabiać. 2020 w ogóle nie jest najlepszym momentem, aby wracać do Polski. Najgorszy był chyba marzec, kiedy ojczyzna zamknęła bramę. Bramę, przez którą nikogo nie wpuszczała, na szczęście uruchomiła loty czarterowe. To fajnie, że dzięki czarterom można było wrócić do kraju. To bardzo niefajnie, że bilety kosztowały grube tysiące złotych. Dowodem na to, jak bardzo kocha mnie ojczyzna, jest fakt, że dziennikarze RMF FM dokopali się pewnej informacji. Wystarczyłoby, aby w czasach marcowego ataku koronki Polska uruchomiła unijny mechanizm obrony cywilnej. I wówczas Unia Europejska pokryłaby 75% kosztu linii lotniczych. W ramach unijnego mechanizmu obrony cywilnej pasażerowie lecą za darmo. No więc Polska tak bardzo kocha emigrację, że tego programu nie uruchomiła. Nikomu nawet nie zaproponowano takiej opcji. Bo kto wówczas ratowałby gnijący lot? Ale mniejsza z cenami biletu. Powrót do Polski po marcu 2020 to prawdziwy hardcore. Bo spróbuj wrócić, spróbuj wejść na swoje stare osiedle. Spróbuj zostać dostrzeżony przez rodzinę, której nigdy nie wysłałeś pieniędzy. I natychmiast uruchomisz pewne procedury. Co? Skończyło się Eldorado? Ogon pod siebie i z powrotem do Polski, tak? A wy to tam w tej Wielkiej Brytanii to już
już wszyscy byliście chorzy na tego wirusa, nie? I co? Godziny w Polsce nie przepracowałeś, a leczyć się za darmo chcesz, tak? Myślałem, że ty to po tylu latach w tych Emiratach Brytyjskich to już w burce chodzi. Jeśli to dziś zdecydujecie się wrócić do Polski, to na własne oczy zobaczycie szereg logicznie podjętych decyzji. Zamknięte siłownie, bo wysportowani ludzie są w wysokiej grupie ryzyka. Nadal otwarte kościoły, bo przyjmując opłatek jesteś w wysokiej grupie ryzyka. Jedząc księdzu z ręki, budujesz naturalną odporność. Wirus to twór szatana, do kościoła nie ma wstępu. Czego nie rozumiesz? Naturalnie wprowadzając te obostrzenia, rząd uwzględni, że ludzie jak się źle czują, to na treningi na siłownię nie chodzą. A emeryci jak się źle czują, to do kościoła i tak pójdą. W myśl zasady, bo wszystkie płace oddajcie na tace. Yes, 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 yes. W Polsce zobaczycie otwarte galerie handlowe, otwarte Lidle, Biedronki, Żabki. Jednocześnie zobaczycie zamknięte szkoły. Zobaczycie naród, który boi się rządu, ale nie zobaczycie rządu, który boi się narodu. Zobaczycie ludzi, którzy jeśli mają problem, to wezmą udział w paradzie, przejdą się 2 kilometry i sprawa załatwiona. Zobaczycie rząd, który pluje ludziom w oczy, a ci na to, że lekki deszczyk dzisiaj pada. Mimo że jest pandemia. 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 Pandemia? Mimo że jest pandemia. W telewizji nie zobaczycie porad, jak naturalnie chronić organizm przed wirusami. Zobaczycie za to statystyki oraz kolejne... Dziś padł kolejny, największy rekord zachorowań. Oficjalna statystyka śmiertelności jest tak niska, że prędzej wpadniesz pod pociąg, niż się zakaszlesz. Włączając polską telewizję, zobaczysz, że każda przyczyna zgonu jest dokładnie badana. A jeżeli chodzi o współistnienie COVID-19 u osób, które straciły życie minionej doby, no to mamy takich osób 105, czyli to są osoby, których choroba podstawowa doprowadziła najprawdopodobniej do śmierci, ale wedle nowej statystyki albo nowego raportowania trzeba wpisać COVID-19 jako przyczynę śmierci. Takie są reguły od tej wiosny. No dobra, raz się komuś wymknęło, że każdy polski król nosi koronę. Pomijmy to nagranie, przecież nikt by nas nie robił w chuja. No więc padają siłownie. Jedynym wyjściem dla właścicieli, żeby nie zdechnąć z głodu, jest przebranżowienie biznesów na sklepy spożywcze z opcją odpłatnego testowania maszyn oraz przeklasyfikowanie zajęć fitness na zgromadzenia religijne. Jeśli siłownie pozostają otwarte wyłącznie dla sportowców przygotowujących się do wydarzeń sportowych, to każda siłownia, która chce pozostać w biznesie, musi ogłosić igrzyska własnej placówki i pozwolić wszystkim swoim członkom pilnie się do tych igrzysk przygotowywać. Polskę w 4. kwartale 2020 roku widzę tak. Rząd przybija cię do krzyża. Ty kombinujesz, jak powyciągać te gwoździe i zleść. Rząd przybija cię, bo mówi, że to dla twojego dobra. Tobie udaje się wyciągnąć jeden gwóźdź z 20. Rząd za ten gwóźdź wystawia ci rachunek. Podobnie jak za usługę osadzenia cię na krzyżu. W lipcu tego roku wesoło chodziłem sobie po ulicach Łomży i wymsknęło mi się coś takiego. Dlaczego Łomża? Bo o ile w Anglii wszyscy ciągle udają, że jest wirus, tutaj już nikt nawet nie udaje. Chociaż nie, wróć. Podobno po 14 października będą udawać, że jest druga fala. Jest październik 2020 roku. Skoro potrzebny nam drugi lockdown, to po cholerę był pierwszy. Ja jak po nic? Skoro choroba się szerzy, to po cholerę nosimy maski. Z tego wszystkiego wzięło mnie na sentyment. Pozwolicie, że zadzwonię do pani od religii z liceum. Halo? Halo, dzień dobry, tu Tomek, rocznik 80. Pani mnie w liceum 4 lata religii uczyła. A, witam, witam. Ja tylko chciałbym podziękować pani. Tak naprawdę to wszystko, co w życiu osiągnąłem, to tak naprawdę dzięki pani. Dzięki temu, co pani mówiła. O, to bardzo miłe, ja dziękuję. A co osiągnąłeś, Tomku? Nic! Stop. Zatrzymać napisy końcowe. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dopuściłem się czynu przekraczającego pojęcie dobrego polskiego smaku. Otworzyłem konto na Patronite i bezczelnie śmiałem ogłosić to na tablicy społecznościowej YouTube'a. Teraz powiem to na filmie. Patronite to strona, która zbiera pieniądze. Ogromna część z was uznała to za wspaniały pomysł, po czym obrzygała mnie ciepłym słowem. Nie dość, że konfident, to jeszcze żebrak. Nie wspieram konfidentów. Co za łeb? Żebrze już. Zażenowany jestem tym postem. Do roboty, chamie bury, a nie Patronite. Ci się nudzi, to do roboty, jak na swoje pierdoły chcesz nazbierać. Kogo to obchodzi, że na kamerę cię nie stać? Przyznaj, że utrzymanie Marioli coraz więcej kosztuje. Część z was do pomysłu podeszła z dystansem i zaproponowała mi szereg poprawek. Nie dam, bo nie mam. A jakbym miał, to i tak bym nie dał. Ja tak samo. Idź do roboty. Żebraj, masz do tego prawo. Zmień pracę, weź kredyt. Panie Tomaszu, pana IQ zaczyna się od 66. Małpa ma IQ 65. Dzwonię na policję. Popatrzcie na to z jasnej strony. Jeśli bardzo nie lubicie mojego kanału, a na moją gębę nie możecie już patrzeć, to zawsze możecie chociaż teoretycznie zajrzeć mi w portfel. Bo to, na co zbieram i to, co udało mi się już zebrać od widzów, wyłożone jest tam czarno na... monochromatycznie. Do usłyszenia.